misja na dzień dzisiejszy to sprzedanie stołu, który składa się z dwóch części, które Devin znalazł kiedyś na ulicy, a później sprawdził w internecie, że ten stół jest wart 3,5 tysiąca dolarów, więc teraz pytanie, czy wysłać go do LA i tam ukręcić biznes, postarać się go sprzedać za te 3,5 koła, czy sprzedać go tutaj na Hawajach, doskonale wiedząc, że nikt go nie kupi, bo przecież nikogo tutaj nie stać na stół za 3,5 koła. Więc jeździmy po całym Honolulu i próbujemy ogarnąć sytuację. Koszt wysyłki, słuchajcie, stołu, który wam zaraz pokażę, jest na pace, to około 500-800 dolarów. Więc koszta są naprawdę szalone. Jesteśmy teraz w Hawaiian Movers, Royal Hawaiian Movers. Zajmuje się takimi rzeczami i tutaj powiedzieli nam, że koszt tej wysyłki to 780 dolarów. Także jak żyć? Co by tu porobić? To jest, słuchajcie, ten tu, czyli nogi od stołu. I tutaj mamy szybę. Pod spodem są dwa obrazy, które Devin namalował. Musi je wysłać, bo jego siostra sobie zażyczyła, że chce te obrazy. A te obrazy przedstawiają po prostu dwa ananasy. Wcześniej byliśmy w UPS i tam za samo szkło, czyli tę górną część stołu, musimy zapłacić około 400 dolarów, a za część dolną 570, a to wszystko jest oczywiście cena za produkt bez opakowania. Samo opakowanie na szkło kosztuje 85, chyba pan powiedział, dolarów, a na dolną część jakieś 180, więc generalnie takie mamy problemy. Myśleliśmy, że wyrobimy się ze wszystkim w jakąś godzinę, może dwie, to już był maks. Jest godzina 15:30 i tak jeździmy po Honolulu od jakichś 4 godzin. Przesadzam, 3 godziny. Później musimy wrócić do domku, bo jest jeden kupiec mini lodóweczki, którą sprzedajemy, i pani, która zdecydowała się kupić taki żałosny, okropny, tandetny, zardzewiały zestaw wypoczynkowy. Wszystkiego się pozbywamy z mieszkania, więc działamy. What did he say? Not yet. They can't do it? Nah. Why not? Too small. Too small? Yeah, so I think... How come is it too small? Oh, so they just ship to a certain size? Yeah, 1,000 minimum. 1,000 minimum? Yeah. O matko bosko. I'm done. I think we're gonna Home Depot and see if we can get a big bin to fit that in. Słyszycie, kochani, 1000 dolarów. That's our only option. Taka jest opcja. Nope. Exact spot that I wanted. I'm like, man, I want to. Zobaczcie, kochani, jak żyjemy na bogato. Wielki driver. Good job, babe. Zostaliśmy zatrzymani przez policję, bo nie mamy ubezpieczonego samochodu. Smutek. Okej, więc udało się, nie dostaliśmy żadnego mandatu, słuchajcie, ale było bardzo, bardzo stresująco. Devin prawie umarł na zawał. Ja też powiem wam, że bardzo się stresowałam i od razu się zasmuciłam, jak zobaczyłam, że kogucik zawył i pan policjant nas zatrzymał. Okazało się, że... To znaczy nie okazało się, bo wiedzieliśmy doskonale, że nie mamy ubezpieczonego samochodu. Samochód nie jest zarejestrowany. I oczywiście nie mamy też tak zwanego smog check, czyli testu na smog. Więc generalnie jeździliśmy po Honolulu bez żadnych dokumentów, ale pan policjant powiedział, że daruje nam
pouczył nas, dostaliśmy pouczenie, powiedział, że to jest pierwsze i ostatnie ostrzeżenie i mamy już tak więcej nie robić. Bardzo miły pan, Devin nie mógł w to uwierzyć, że nam się udało. Devin, it's okay, don't worry. Don't worry anymore. We're good. I was so nervous. Oczywiście, gdybyśmy dostali mandacik, to byłby... How much would it would we get? Like $1,000? Yeah, $1,000, go to court. I gotta fly back to Hawaii and go to court. It would have been really bad. Mm-hmm. But that guy, that cop was so nice. So nice. And, yeah, he gave us a lucky break and just gave us a warning. Mm-hmm. Widzicie, także Widulek musiałby tutaj specjalnie przylatywać na rozprawę w sądzie, dostałby minimum 1000 złotych. Chciałabym, żeby to było 1000 złotych. $1,000 grzywny i... Nie byłoby to za fajne, ale udało się. Jesteśmy cali i zdrowi. Musimy teraz się czaić oczywiście z tym samochodem. Zwracamy go do domku Lisy i bierzemy Ubera z powrotem na mieszkanie, bo nie możemy już dłużej prowadzić tego chruścia. Właśnie mówię Dewowi, że moja cera na Hawajach jest zawsze taka promienna, nieskazitelna, z wyjątkiem moich piegów, ale jak wracam do LA, to jest susz, a nie twarz. Ja w LA mam tragiczną cerę, zawsze sucha i brzydka. Our last goodbye z naszym Dodge'em. Kończymy sezon życia na krawędzi, skończenia prawie że w więzieniu. Wydaje nam się, że jedynym powodem, dla którego nie dostaliśmy mandatu, to to, że pan policjant był lokalnym mężczyzną, rodowitym Hawajczykiem, dlatego nie wlepił nam mandatu, po prostu powiedział aloha i tyle. Pan Uber przyjechał. Aloha! Także jedziemy do domku. Yeah.